Cześć, witam Was w kolejnym wideo. Dzisiaj robimy sobie rzeczy, na które zawsze mówię, że nie mam czasu. Także zaczniemy sobie od sprzątnięcia. A na śniadanie dzisiaj zrobię sobie naleśniki, dlatego że zawsze dzieciaki zjadają mi wszystkie naleśniki, które mam do jedzenia. I dzisiaj jest dzień dla mnie na naleśniki. Dzisiaj też zrobię kotlety takie wege, dlatego że zawsze mówię, że nie mam na nie czasu. Tego właśnie gotuję dzisiaj jednocześnie kaszę jaglaną z soczewicą zieloną. Jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyjdzie, bo jeszcze nigdy nie robiłam tego jednocześnie w jednym garnku, dlatego że kasza jaglana jest bardzo często taka gorzka, jak się ją gotuje, także zobaczymy dzisiaj. Na początek zrobimy sobie muffinki. Ja już wstawiłam piekarnik na 170 stopni. Mam jajo, mleko wyciągnięte, robię z przepisu, Ania gotuje. No 240 gram mąki. Jak Wam tak wychodzi, 242, to usuwacie te 2 gramy, czy zostawiacie? Ja dzisiaj zostawiam. Ten był już naprawdę bardzo dojrzały. W przepisie jest pulpa, ale nie oszukujmy się, to się i tak rozwali w tym całym mieszaniu. Jedno duże jajco. Nie będzie zbyt proste. Ha! Jak prawdziwy, profesjonalny kucharz. Ta-da! Ani jednej skorupki. 70 ml oleju. Każą nam dodać też cukier, 6 łyżeczek konkretnie, ale z tym rebelem, tutaj są dzieci, tu się cukru nie je w tym domu. I proszek do pieczenia, pół łyżeczki i pół łyżeczki sody. Dawno, dawno temu w zamierzchłych czasach kiedyś ktoś mnie nauczył, że żeby obliczyć łyżeczkę, to po prostu nasypujesz sobie tutaj, powiedzmy, że to jest pół łyżeczki. Oh well, najwyżej nie wyrosną. Uważam, że dużym minusem tego przepisu jest to, że on nie podaje soli. Sól dodaje się, żeby przepis był po prostu taki bardziej wyważony, jakby to jest słodkie. Więc jeżeli dodam do tego trochę soli, to ten smak słodki się wyciągnie. I to tyle, chociaż brakuje mi trochę w tym wszystkim mleka, więc chyba przegapiłam mleko. I potwierdziłam, sprawdziłam, tu nie ma mleka w tym przepisie, jakiś dziwny ten przepis. No ale dobra, chcemy próbować. Najwyżej się nie uda. Znam przynajmniej jedną osobę, która i tak zje te babeczki, nawet jeżeli się nie udają. A podejrzewam, że znam już 2 takie osoby, a może nawet 3 w moim domu. Robokopa szykujemy. Daj, Robokopie, chodź tu. Mam nadzieję, że da radę z rozwalaniem bałamów. Powinnam tą taką osłonkę tu założyć, ale jakoś nie chce mi się jej wyciągać. Widzicie, ten przepis jest dziwny. Dlaczego on nie ma mleka? Może przez banany? Wiecie co? Ja będę rebelem po raz kolejny i jednak dodam trochę mleka, bo coś mi się nie wydaje, żeby to miało tak wyglądać. Zobaczymy, co dalej. To jest, jak się nie czyta przepisów. Już wszystko wiem. Jeżeli wy chcecie wiedzieć, co skopałam, to napiszcie mi w komentarzach albo po prostu przeczytajcie sobie ten przepis, który wam zostawię na dole. Po dodaniu dosyć sporej ilości mleka to wygląda tak. Uważam, że wygląda dobrze. No ma finę. Papa, na 25 minut. 170 stopni. Ponieważ posprzątałam tą kuchnię, a teraz ją znowu nabałaganiłam w niej, muszę znowu. Starałam się nie robić zbyt wielkiej rozróby, ale oczywiście wiecie, jak to jest w przygotowaniu. Także umyję sobie to, posprzątam zmywarkę, bo się zrobiła i jadę do następnego punktu dzisiejszego programu, czyli chleb. Nie mam chleba, nie chcę się iść na zakupy, także muszę go po prostu zrobić. Zapewne niektórzy z Was zapytają, Karolina, dlaczego chleb, a nie bułki? Bułki są lepsze i smaczniejsze. Otóż dlatego, że ostatnio robiłam bułki 2 razy i obydwa razy moim zdaniem wyszły niesmaczne. Więc próbujemy z chlebem. Ponieważ pani Ania gotuje, wyskakuje znowu za pierwszym razem, jeżeli się wyszukuje czegokolwiek w internecie, no to będziemy robić z jej przepisu, ale tym razem nie popełnię tego błędu, co przed chwilą. O nie, nie, nie. Tym razem przeczytam przepis, zanim zrobię chleb. 450 gramów mąki. Czy ja mam jeszcze mąkę? Ten moment, w którym uświadamiasz sobie, że chcesz zrobić chleb, ale nie masz mąki w domu. No dobra, mniej roboty dla mnie przynajmniej. I w takich momentach mąkę trzeba wpisać po prostu na listę zakupów. Chleb też wpiszemy, co nie? Ponieważ dzisiaj jest taki dzień na robienie tego, na co nigdy nie mam czasu, to dzisiaj zajmiemy się edycją wideo sprzed roku. Na kotlety, które właśnie dzisiaj się zmotywowałam, żeby zrobić. Pewnie ten film już jest, także dobrze, że go zedytowałam w końcu. No, z tego mojego gotowania
kaszy jaglanej wyszedł mi niezły klej, więc zastanawiam się, jak sobie z tym da radę mój blender. I myślę, czy w ogóle to blendować, czy nie lepiej zostawić w całości te kawałki soczewicy. Myślę, że ja po prostu je spróbuję i zobaczymy, czy to przeszkadza, czy to pomaga, że soczewica jest cała. Tu mamy taki kawałek soczewicy ugotowany. No, powiem wam, że chyba tym razem nie będę tego blendować, bo to jest takie jak piasek kinetyczny, fajne do sklejania, więc poczekam, aż to trochę ostygnie i po prostu z tego zrobię już kotlety. Oczywiście muszę tutaj jeszcze wymieszać jakieś tam przyprawy, bo to jest zdecydowanie za mało to, co dałam. Także tak. Właśnie sobie edytuję to wideo o tych kotletach i aż jestem w szoku, że ja sobie nie przypomniałam sama z siebie, bo tak dawno już ich nie robiłam. To wideo, które nagrywałam w zeszłym roku, to był ostatni raz, jak ja robiłam te kotlety i one się dopiero niedawno skończyły. Więc było ich dosyć dużo. I teraz skapnęłam się, że tam trzeba dać jeszcze cebulę i czosnek. I rzeczywiście bez tego te kotlety nie będą dobrze smakowały, więc muszę jeszcze podsmażyć cebulę i czosnek. Dobrze, że mam zamrożone, już pokrojone. Przynajmniej tego nie muszę robić. Wielka szkoda, że nie mam też suszonych pomidorów, bo one by tak fajnie tutaj pasowały do tych kotlecików. Ale tak to jest, jak się zabierasz za coś, jak nie masz nic w domu. Wychodzi na to, że nie mam podstawowych produktów, które używam na co dzień do takich rzeczy właśnie, więc jak będzie następnym razem promocja na suszone pomidory, to muszę tak kupić 10 opakowań. Słuchajcie, ilość tego jest po prostu tak zatrważająca, że ja nie wiem, ile czasu będę te kotlety sklejać. Na razie czekam, aż to wszystko ostygnie, bo jak na razie to strasznie gorące jest. No i tej cebuli mam strasznie mało, więc te kotlety będą niestety niedoprawione. Musiała pamiętać, że jak będę je smażyć już tak ostatecznie, to żeby tam też jakąś cebulkę na oleju wysmażyć czy coś, bo no to jest moim zdaniem zdecydowanie za mało. To wszystko na razie tak zostawię i wyjmę na wierzch przyprawy, które chcę dodać do tego, żebym pamiętała w ogóle, żeby to zrobić. Papryka wędzona. No to będzie srogo. Generalnie. Tu prawie całe opakowanie wrzucę na taką ilość kotletów, bo mam tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i bardzo bym chciała, żeby smak był intensywny. No, słuchajcie, całe opakowanie wyszło. Niektórzy by powiedzieli, że przesada, ale jednak, słuchajcie, ten zapach, który się unosi z tego, jest fantastyczny. Jak takie barbecue chipsy, takie o smaku kurczaka. Dodań włoskich. Też tak dosyć sporo tego walnie. Do mielonego mam resztkę opakowania i walnę też wszystko, co mam. I mam też przyprawę do kurczaka, która uważam, że ona jest sama w sobie bardzo pyszna. Uwielbiam. I też myślę, że no ze spokojem całe opakowanie wejdzie. I ten sposób muszę sobie dopisać na listę zakupów paprykę wędzoną i złoty kurczak przyprawę. I teraz w tych przyprawach niech to se przez poleży trochę. Kusi mnie, żeby dodać też coś ostrego, ale tak jak mówiłam w tamtym wideo, to tak nie za bardzo bym chciała, żeby dzieciaki jadły ostre, bo oni po prostu nie lubią i się zniechęcą. Jak będzie ostry kotlet, to nie zjedzą tego kotleta, a już soczewica zielona sama w sobie jest taka dosyć pikantna, więc no po prostu wiecie, żeby to wszystko lepiej im smakowało, to zostawię tak. I teraz to wygląda tak. Jest wielka micha, to jest ta moja ulubiona wielka micha. Przykryję może folią, później jak to będzie gotowe, nie wiem, jak ostygnie po prostu, to wtedy się za to zabiorę i będę klepać kotlety. Jednak znalazłam talerz, który tu pasował. Jest godzina 14, ja zrobiłam parę rzeczy dzisiaj, poedytowałam wideo. Też mi się zwykle tego nie chce robić, więc teraz się zajmę tymi kotletami. Jak zrobię te kotlety, to chwilkę odpocznę, bo jadę gdzieś na 16. I zrobię kolejną rzecz, której mi się nigdy nie chce robić, mianowicie zrobię zakup. Cześć, to ja. Parę dni później, z tego co mam zapisane na komputerze, ponoć tylko 6 dni później, ale mam wrażenie, że to było tak dawno temu, jak to nagrywałam. I widzę, że nie mam zakończenia tego filmu, więc powiem wam szybko, co się wydarzyło w ten dzień. Mianowicie rzeczywiście pojechałam na zakupy, rzeczywiście miałam to spotkanie o 16 i później jak wróciłam, to byłam już tak zmęczona, że tak jak w tytule tego filmu nic mi się nie chciało, więc po prostu wykąpałam się i poszłam spać. Więc jeżeli to wideo ci się podobało, to zapraszam cię do vloga o sprzątaniu tutaj i do zobaczenia w następnym wideo. Pa!